Specjalny raport przed meczem z Niemcami. Mecz specjalny to i raport specjalny ze specjalnym gościem. Wojtek Szczęsny, można powiedzieć, że nie jesteś gotowy na to, żeby wybiec na boisko, ale żeby wystąpić przed kamerą, to jesteś. Zawsze. Zawsze. Tak jak powiedział wczoraj selekcjoner Adam Nawałka na konferencji, Wojtek dzisiaj nie zagra ze względu na problemy zdrowotne, których nabawił się w meczu z Irlandią Północną. Ja wiem, Wojtek, że ty masz duży dystans do siebie, dlatego chciałem rozpocząć od tego, żeby cię pochwalić, bo robisz progres. Na Euro 2012 60 minut, na Euro 2016 90, a więc idziesz do przodu. Poczekaj, jeszcze się nie skończyło Euro dla mnie. Jeszcze się nie skończyło, jeszcze będzie 180, potem 90, 180, 4 metry. Dużo. To jeszcze 4 razy 90, 360 plus 90 z Ukrainy. Dużo. Słuchaj, 450 jeszcze mi zostało. Dużo, dużo, dużo jeszcze przed tobą. Chciałem porozmawiać tak na dobrą sprawę o tym, co działo się w październiku 2000 którego roku? Ja już zapominam. 2014 roku. Dlatego, że... Dobrze, ustaliliśmy już to. Jesteś osobą, która niespecjalnie ekscytuje się jakimiś rzeczami jakoś tak bardzo żywo. Natomiast pamiętam, że po tym meczu byłeś podekscytowany. Bo na murawie boiska nawet powiedziałeś mi, że Jezus Maria, udało nam się to. Byłeś zajarany. A ciężko jest znaleźć takie rzeczy, które ci tak... Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Pamiętam, że pierwsza moja myśl była taka, że żeby zadzwonić do mojego kolegi, który obiecał mi, że jak wygramy, to mi przyniesie kebaba do hotelu. Ale autentycznie to była jedna z moich pierwszych myśli na boisku, bo byliśmy już na zgrupowaniu od chyba ponad tygodnia. No i cały czas to zdrowe jedzenie i tak miałem ochotę na kebaba i to było jedno. I dlatego może byłem podekscytowany. Ja wczoraj ukułem taką tezę, że co druga osoba w Polsce jedząca pizzę marzy o tym, żeby być z reprezentacją, a co druga osoba na reprezentacji marzy o tym, żeby zjeść pizzę. I trochę taki schemat działa, nie da się ukryć. No nie ukrywajmy też, bo nie ma co się oszukiwać, są plusy tego, że jesteśmy w Paryżu i jutro nie muszę grać. Przyznasz się, czy nie? Chciałam powiedzieć. Która jedliśmy pizzę? Była bardzo pyszna. Była bardzo pyszna. Co chciałem, ale... Czyli nie pamiętasz, że byłeś podekscytowany. Nie jarało cię to, że to ty, to wy byliście pierwszą drużyną, która pokonała Niemców? Nie wierzę w to. Nie o tym chyba myślałem. Chyba po prostu samo zwycięstwo było fajne z mistrzami świata. To, czy bylibyśmy pierwszą drużyną, czy siódmą, czy dziesiątą. To chyba nie miało wielkiego znaczenia. Ważne było to, że wygraliśmy z mistrzami świata. Dawało nam to wtedy już taką, może nie tylko nam, ale wszystkim dawało jasną wiadomość, że będziemy się liczyć w walce o awans na to Euro. I to było chyba najważniejsze. Samo jakby historyczna część tego zwycięstwa dla mnie nie miała dużego znaczenia. Nie, bo tak się zastanawiam, bo nam się to, wiesz, cały czas kładło do głowy. Nigdy nie wygraliście z Niemcami, nigdy nie wygraliśmy. Ja nigdy nie przegrałem. Ty nigdy nie przegrałeś. Ty grałeś w tym meczu w Gdańsku, tak? W Gdańsku 2-2. W Hamburgu? Nie. Nie, w Hamburgu nie. I tylko w Warszawie. I w Warszawie, okej. Okay. Czyli masz dobry bilans. Remis i wygrana. I dzisiaj będę oglądał, jak będzie jeszcze druga wygrana. No i bardzo dobrze. Tego się będziemy trzymać. Natomiast też mówiłem o tym, że niespecjalnie jest coś ciebie czy was, to jako piłkarzy, ekscytować. I was też nie ekscytują te wielkie nazwiska, które są w tej reprezentacji Niemiec. Mam takie wrażenie, że ludzie się podniecają, że gra Müller, Götze, Özil i tak dalej. Moglibyśmy jeszcze pewnie długo wymieniać. A dla was to są po prostu tacy kumple z roboty. Nie? To chyba też... Jakby plusem tej reprezentacji jest to, że w tej chwili większość tych chłopaków gra na co dzień z takimi nazwiskami i podchodzimy do takich meczów jak do każdych innych. Więc nie, wiadomo, że jest ekscytacja. Gramy na Euro, bardzo ważny mecz z Niemcami, ale jakby nie ma strachu przed nazwiskami, strachu przed tym, że to nie my jesteśmy faworytem. Także... To nawet to czasem jest lepsza pozycja. To jest chyba... Plus tej reprezentacji, że właśnie nie pękamy, nie ekscytujemy się za bardzo, nie podniecamy się, wychodzimy i jeśli można mecz wygrać, to my go wygramy. Mm-hmm. I to jest, też się zgodzę z tym, że to jest taka charakterystyczna cecha. Znasz kilku piłkarzy z tej reprezentacji Niemiec.
kilku znasz nawet. Kilku, dobrze. Niewielu tak naprawdę. Łukasz Podolski i Ezil. Ezil, Rudiger wypadł. I tyle. To w takim razie Podolski, Ezil, no to już jest jakiś punkt zaczepienia. Poli to jest taki gość, jakim zwykł być na konferencjach prasowych czy wywiadach, gdzie cały czas... Ja myślę, że Poli to jest taki gość, który bardzo by pasował do wszystkich filmików typu Krychowiak Szczęsny, Podolski. Musimy odkupić Podolskiego. Myślę, że byłaby pierwsza osoba w europejskim futbolu, która przyćmi Krychowiaka. Zresztą Łukasz Podolski wystąpił w jednym z filmików Łączy nas piłka przed meczem we Frankfurcie, kiedy po włosku przeklinał do siebie. Ale chyba nie było tak, nie było słychać, czy było? Jedno było. Takie, ale takie, ponoć, że we Włoszech to nie uchodzi za jakieś wielkie przekleństwo, tak? Dobrze. Na co, to, na C. To zapraszamy Łukasza. Zapraszamy bardzo serdecznie do Łączy nas piłka. A Ezil, jaki to jest gość? Spokojny. Moim zdaniem genialny piłkarz. Chyba najlepszy, z jakim grałem do tej pory. Oczywiście był Thierry Henry, ale ja z nim grałem już jakby powiedzmy po tym jego topie. Topie. Ozil jest genialnym piłkarzem, bardzo spokojny chłopak, cichy. Nie widać po nim za bardzo, że jest takim piłkarzem, jakim jest. No dobra, to w takim razie na koniec tylko nam powiedz, jak stan twojego zdrowia? Co cię boli, gdzie cię boli? Boli... Ale damy radę. No. Walczymy codziennie po parę godzin z Bartkiem, z Pałkiem, żeby ta krew i obrzęk uciekł z uda. No nie jest to przyjemne. Boli strasznie, ale to będziemy walczyć. To w takim razie powodzenia ci w tej walce życzymy. O 21 na Stade de France gramy z Niemcami. Naprawdę brzmi to ekscytująco. No, dla nie, mnie... o 21 wygramy z Niemcami. To brzmi bardziej ekscytująco. Dobrze, zgoda.